Przerwamy program, aby nadać ogłoszenie specjalne. Młody napastnik Toronto, Sebastian Giovinco, został uznany za zaginionego. Udało nam się dotrzeć do materiału wideo, w którym jego własna żona wzywa wszystkich ludzi na świecie o pomoc. Ludzie, błagam, pomóżcie! Ja naprawdę nie wiem, co robić. Mój mąż, Sebastian Giovinco, zaginął. Policja też nie ma pojęcia, gdzie on może być. Moje dzieci płaczą codziennie, spóźniają się do szkoły, bo tylko Sebastian mógł je szybko dowieść na miejsce. Błagam wszystkich o pomoc. Wszystkich zdolnych do pracy, zdolnych do walki, zdolnych do poszukiwań. Z całego świata napływają do nas zdjęcia, które łączy ten jeden motyw. Policja podejrzewa, że Giovinco może być przetrzymywany gdzieś w Kalifornii. Błagam, wypuśćcie mnie. Ja nie mogę tutaj zostać. Ale zostaniesz. I to na zawsze. Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w kolejnym pack openingu. Będzie, o dziwo, pack opening z Totsów MLS-u. Mój żartobliwy filmik bardziej był skierowany do ludzi, którzy nie mają za dużo końców, niech nie otwierają paczek. Ja będę otwierał paczki i nie będziecie musieli tego błędu popełniać. Nie musicie dziękować za tą przysługę, naprawdę nie musicie, wystarczy jakaś łapka w górę na przykład. Więc tak, EA rzuciło paczki za 35 tysięcy, 30 kart, 26 zł, 18 rzadkich, 10 na konto, otworzymy ich sobie 20, czyli z dwóch kont. No i co? Lecimy z pierwszą paczką. Czy już w pierwszej będzie coś dobrego? Fajnie by było trafić jakiegoś Totsa z MLS-u, bo jest ich naprawdę mało na rynku, a w pierwszej paczce mamy Diego Costę. To jest dobry traf. I bardzo za niego podziękuję. I w ogóle dużo graczy, których nie mam. To jest dziwne, dużo przetransferowanych graczy. Jest okej. I leci druga paczka za 35 tysięcy. Z pierwszej jestem naprawdę zadowolony. Trafiłem dużo graczy, których nie mam, a w drugiej paczce Close, a tutaj mamy Di Santo przetransferowanego, jakiegoś Cicinio. Okej. Trzecia paczka za 35 tysięcy. Fajnie by było trafić naprawdę jakiegoś dobrego zawodnika. W tej paczce mamy Buffona, najlepszego i żadnej nowej karty. Słabo. Kolejna paczka i póki co najlepszym zawodnikiem Diego Costa. No nie jest to jakiś szałowy traf. A teraz Juan Fran, no idziemy w dół zdecydowanie. Jesteśmy właśnie w połowie pack openingu na tym koncie i w piątej paczce Giroud. To jest dopiero gówniany traf. Szósta mega paczka. No fajnie by było za taką ilość końców trafić jakiegokolwiek dobrego gracza. I mamy Totsa, MLS Bradley. Ciekawe, on chyba jest na rynku transferowym, chociaż warto by się upewnić. Jest na rynku transferowym i nawet się sprzedaje za 70 tysięcy, więc jest okej. Okay. Wartość dwóch paczek. Najważniejsze jest to, że mamy pierwszą niebieską kartę dzisiaj. Czas na siódmą mega paczkę. Trafiliśmy już jednego Totsa z MLS-u. Czekam na kolejne, a w tej paczce Paul Pogba, czyli nadal jest to dobry traf. Trzy paczki do końca tego konta, tego pack openingu. I tutaj Falcao przetransferowany do Chelsea. Kolejny świetny zawodnik. Podobają mi się te paczki. Przedostatnia paczka na tym koncie. Czy będzie jeszcze jakaś niebieska karcioszka? Czy uda się jakąś zdobyć? Tutaj Emenike. No i ostatnia paczka na tym koncie. Czy rzuci mi jeszcze jednego Totsa z MLS-u? Fajnie by było, nie ukrywam. W ostatniej paczce Huntelaar. No i dobra, czas na drugie konto i kolejne 10 paczek za 35 tysięcy. Lecimy z pierwszą paczką na tym koncie. Już jeden Tots z MLS-u został trafiony, czekamy na kolejne, a w pierwszej paczce tutaj Benteke przetransferowany do Liverpoolu. To jest dobry traf. Druga paczka na tym koncie już się otwiera. Trafiliśmy przetransferowanego Benteke, co jest dobrą wróżbą na następne paczki, a w tej Toni Kroos, Pedro, no okej. Okay. Biorę. Kolejna paczka. No liczę na kolejną niebieską kartę. Nie ukrywam, że po to tutaj przyjechałem. A w tej paczce Lavezzi. Czwarta paczka. Na razie nic niebieskiego nie było jeszcze na tym koncie. To jest szczęście. To jest fart. Tak, wiem, ostatnio pocisnąłem na EA, pocisnąłem na paczki, ale tak wygląda szczęście. Puśćcie sobie to, że tak powiem, zapętlijcie sobie to. Puszczajcie codziennie, bo tak wygląda płynne szczęście. Porównaj cenę. O, jest już na rynku Gerrard, ale chodzi po 270 tysięcy, 250. Coś pięknego, po prostu coś pięknego. Oczywiście wysyłam go do klubu. No, niesamowity traf. Piąta paczka. W tej chwili wątpię, żebym mógł trafić coś lepszego niż Gerrard.
oczywiście liczę na jakiegoś Giovinco Martinsa, ale i tak jestem szczęśliwy, naprawdę jestem przeszczęśliwy, że trafiłem Gerarda, a w tej paczce, no nie ma nic. Szósta paczka. Powiem wam, że jestem tak podekscytowany tym, co trafił. Jezu, nie mogę się nawet wysłowić przez te emocje, a tutaj mamy przetransferowanego Begovicia. Chciałem powiedzieć, że jestem podekscytowany tym, co mi wypadło w poprzedniej paczce, bo w poprzedniej paczce, jeszcze poprzedniej paczce, że tak powiem, Gerard zniszczył moją umiejętność wypowiadania się. Trzy paczki do końca. Czy ta paczka zdoła pobić to, co do tej pory mi wypadło, czy zdoła? Nie zdoła. Tylko Miranda w środku, William, Thiago. Nawet dobra paczka, ale nic nadzwyczajnego. Kolejna paczka. Czy jeszcze gdzieś czai się Tots z MLS-u? Czy jeszcze gdzieś będzie? No nie w tej paczce. Tutaj Szambo. Przedostatnia paczka za 35 tysięcy. Co w niej będzie? Negredo. Ale shit. No i otwiera się. Ostatnia paczka za 35 tysięcy. A w niej... Eriksen. Wow. No bez szału. Bez szału ta ostatnia paczka. Ale mamy jeszcze mały prezencik od EA. Tutaj sobie to skwikseluję. A tym prezencikiem jest darmowa paczka. Złota. Zobaczmy, czy w niej będzie coś niesamowitego. Oczywiście wszyscy głęboko w to wierzymy. A tutaj... Musashio. No dobra. Fajnie. Zawsze to coś za darmo. No i co? Niestety, moi drodzy, to jest koniec tego pack openingu. Otworzyliśmy 20 paczek, wydropiliśmy 2 tocy z MLS-u, z czego jeden naprawdę, naprawdę niesamowity. Jeszcze jeden pack opening pojawi się z MLS toc, kiedy EA rzuci paczki za 100 tysięcy. A tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, pobijcie mnie na Facebooku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Thank you.